Szanowni kombatanci, rycerze Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, żołnierze Wojska Polskiego, szanowni duszpasterze, tylko szanowni państwo. Na tym pomniku napisaliśmy takie pierwsze zdanie. Chwała niebo tym, co giną za wolność, wiarę i ojczyznę. Ta myśl prześwitała nam przez cały czas budowę tego pomnika. Bo jakże wielu najwspanialszych córi synów gawuszowickiej ziemi, kiedy przyszedł czas próby, kiedy przyszedł czas dania tego, co najcenniejsze, nie wahali się ani minuty. Na wezwanie Rzeczypospolitej stawiali jak religii. Mój przyjaciel Stanisław mówił już o swojej rodzinie. Tak, trzech synów spod jednej z Czechy. Na wezwanie Rzeczypospolitej matka przygotowała węzełek, w którym była kromka chleba, kawałek słoniny i znakiem krzyża na czole pożegnali ich, którzy na piechotę udali się do Ostrowca, a później pociągiem do Warszawy, by bronić niepodległej Rzeczypospolitej. I takich przykładów z gawuszowickiej ziemi, szanowni państwo, możemy czerpać jak z rogu obfitości. Są takie dni w życiu każdego narodu, gdzie trzeba dać świadectwo i ofiarę. W przestrzeni wieków mieliśmy tyle bitew, tyle zrywów, powstańców, żołnierzy, bezimiennych, cywilów, myśl jednej podstawowej myśli, wypowiedzianej przez Wincentego Witosa na przełomie wieku. A Polska winna trwać wiecznie. To tej Polsce my dzisiaj również, każdy z nas na swoim odcinku oddaje co najlepsze. Dzisiaj może nie z bronią w ręku, ale na każdym stanowisku pracy. Musimy pamiętać również i o tym, że niepodległość nigdy nie jest dana na zawsze. Ją trzeba strzec i pielęgnować. To świetnie wyszkolona, wyposażona armia. To patriotyczne, wychowane społeczeństwo. To mocna gospodarka. I to trafne sojusze. Ten konglomerat gwarantuje niepodległą Rzeczypospolitą. Szczególnie dzisiaj też to jest i ważne, i istotne, kiedy słyszymy pomruki naszego wschodniego sąsiada, kiedy dzisiaj dalej zbrodni nie chce nazwać się zbrodnią, kiedy w bestialski sposób świat polski został zamordowany w Katyniu, a później utopiony we krwi podczas powstania warszawskiego. Musimy o tym mówić głośno i wyraźnie. Musimy mówić nie rodzącym się nacjonalizmom na zachodzie i wschodzie. Musimy mówić nie dla gloryfikowania człowieka, który doprowadził do ludobójstwa Polaków na Kresach, Stefana Bandery. Może i dla Ukraińców on jest bohaterem, ale dla nas pozostanie symbolem nienawiści i ludobójstwa. I to trzeba mówić wyraźnie i bez żadnych opłotków. To nasze dzisiaj, szanowni państwo, zadanie. Cieszę się, że razem z przyjaciółmi doprowadziliśmy do finału. Niech ten pomnik będzie miejscem, w którym są takie dni, w którym oddajemy hołd żołnierzom,
cywilom, którzy oddali swoje życie dla niepodległej. Niech w tych dniach płoną tutaj znicze, a czasami w swojej duszy pomyślmy o nich. Drodzy oficerowie i żołnierze, wczoraj mieliście swoje święto, 15 października, sierpnia, przepraszam. Już jestem bliżej niepodległości, święta niepodległości listopadowego, przepraszam. To w piątek składaliśmy również i hołd w Rzeszowie jednemu z największych rodaków ziemi mieleckiej i rodaków Polski, generałowi Sikorskiemu. Chcielibyśmy Wam najnormalniej w świecie podziękować. Tak serdecznie i z naszej duszy. Dziękujemy Wam za Waszą żołnierską postawę. Za to, że tak godnie zawsze reprezentujecie Polskę, walczycie o nią i jesteście zawsze w największej potrzebie do dyspozycji narodu. Dzisiaj mundur żołnierza zawsze budzi szacunek i dozę podziękowania. Dlatego też życzymy Wam wszystkiego najlepszego dla Was osobiście. Wiem również, że w najbliższym czasie 21. Brygada Strzelców Podhalańskich pojedzie jakże na trudną placówkę do Afganistanu. Kolejna zmiana to nasi strzelcy 21. Brygady. Wracajcie stamtąd wszyscy zdrowi, gdyż jesteście tutaj dla nas potrzebni. Szanowni Państwo, kończąc już, składam serdeczne podziękowanie na ręce księdza Jana. Księże kanoniku, zawsze byłeś tym takim dobrym duchem, jako ten marszałek przedsięwzięcia. Dziękujemy za to. My, cywile, tylko pomagamy w tym dziele. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tych moich, może nie uprzestanych, ale z serca płynących myśli. Dziękuję bardzo.